Narysuj wykres funkcji y równa się minus 2 razy 3 do wykładnika x dodać 5, korzystając z interaktywnego wykresu. No więc widzimy, że mamy tutaj do czynienia z funkcją wykładniczą i mamy narysować jej wykres. Popatrzmy najpierw na wzór tej funkcji. Tutaj, właśnie x jest w wykładniku, podstawą jest 3, czyli to jest funkcja 3 do potęgi x. No to teraz popatrzmy, co się dzieje, jak x będzie. Bardzo duży co do wartości bezwzględnej, dodatni, no to wtedy to wyrażenie będzie miało bardzo dużą wartość. Natomiast jak x będzie ujemny i bardzo duży co do wartości bezwzględnej, czyli pojedziemy tutaj daleko na lewo na wykresie, to to będzie dążyć do zera, ta część będzie dążyć do zera. Jest ona pomnożona jeszcze przez tutaj stałą, ujemną w tym wypadku, ale tak czy inaczej, ta cała część tej funkcji dla xów ujemnych i dużych co do wartości bezwzględnej, czyli daleko na lewo, będzie dążyć do zera. Więc wartości funkcji będą dążyć do tego, co zostanie, czyli do 5. Czyli tutaj będziemy mieli asymptotę poziomą dla x dążących do minus nieskończoności. Wartości funkcji będą dążyć do 5. No dobrze, no to zobaczmy, co tutaj mamy na tym wykresie. To jest jakieś takie punkty, które można przesuwać. No ale to nie wygląda jak wykres funkcji wykładniczej, tylko jak wykres funkcji liniowej. Więc tutaj musimy wybrać funkcję wykładniczą. Ze względu na. X. No i teraz tutaj pojawia nam się dodatkowa możliwość. Możemy tutaj przesuwać, oprócz tych punktów dwóch, możemy przesuwać jeszcze asymptotę. Więc zacznijmy od tej asymptoty, bo już wcześniej powiedziałem, że, że będzie asymptota w piątce, czyli będziemy mieli poziomą asymptotę dla y równego 5. No to przesuńmy tę asymptotę tutaj do 5. Muszę najpierw te punkty tu widzę przesunąć. Czyli tutaj do 5 przesuwam asymptotę. Dobrze. No to, to już wiemy, że będzie asymptota. Teraz musimy jeszcze jakieś punkty znaleźć, przez które wykres tej funkcji będzie przechodził. No to najlepiej wybrać takie x, dla których łatwo jest obliczyć wartości funkcji. Więc powiedzmy, że weźmiemy sobie x równe 0. Jak wstawię x równe 0, to 3 do 0 to jest, to jest 1. Razy minus 2 to będzie minus 2. Dodać 5 to będzie 3, czyli w zerze wartość tej funkcji jest 3. Czyli tutaj mamy. No i teraz powiedzmy, weźmy sobie x równe 1. Dla x równego 1 mam 3 do potęgi pierwszej, to jest 3 razy minus 2, to będzie minus 6. I dodać 5, to będzie minus 1. Czyli w jedynce mamy minus 1. Czyli tak ten wykres powinien wyglądać. Zastanówmy się, czy to się zgadza z tym, co mówiłem na początku. No rzeczywiście ten wykres tutaj dąży dla Ujemnych x dąży do tej asymptoty. Tutaj to wygląda, jakby one się całkowicie pokryły, no ale to jest związane z tym, że rozdzielczość po prostu tutaj na monitorze już nie pozwala rozróżnić tych punktów. Tak naprawdę ten wykres tutaj dąży do tej asymptoty, ale nigdy jej nie osiąga. A tutaj wartości w tych punktach obliczyliśmy ze wzoru, więc na pewno jest dobrze. To wygląda jak wykres funkcji wykładniczej. Przy czym przy tej, przy tej wykładniczej części mamy ujemny współczynnik, czyli tutaj. Dla bardzo dużych x ta funkcja dąży do minus skończoności. Wszystko się zgadza. Zobaczmy teraz, czy rzeczywiście ta odpowiedź jest dobra. Zgadza się.